Sabą nie Kiedy walczysz pierwszy. Z kimś, kto ma alergię na orzeszki ziemne, zanurz pięść w misce z orzeszkami ziemnymi. W ten sposób zadasz mu śmiertelny cios. Nieetyczne lifehacki. Wejdź do sklepu, który ma na jakiś produkt ofertę 2 w 1, kup jeden i uzyskaj darmowy gratis. Potem kup wszystkie te przedmioty, a następnie zwróć te, za które zapłaciłeś. A gratisy zatrzymaj za darmo. Rób sobie... Nie wiem, czy to zadziała. Zdjęcia codziennie lub co tydzień. I powoli zacznij grubnąć, kiedy osiągniesz wagę ciężką. Zacznij te zdjęcia postować w social mediach w odwrotnej kolejności, a potem zacznij sprzedawać plany treningowe i diety na odchudzanie. Jeśli inicjujesz rozwód, potajemnie zorganizuj konsultacje ze wszystkimi najlepszymi prawnikami od rozwodów w twojej okolicy, zanim wybierzesz jednego i złożysz wniosek. Kiedy już się z tobą spotkają nawet na krótko, zostaną uznani za stronniczych i będą musieli zrezygnować z reprezentowania twojego współmałżonka. Jeśli nas obserwujesz... O co? Partiatik! Pewna matka napisała tak. Nie można dotykać lodówki, nie można posmakować. Obsługa jakaś taka średnio miła. Lody nawet smaczne, ale skoro nie można posmakować, to jedno dziecko swojego nie zjadło. A do lodziarni to się chodzi po to, żeby podotykać lodówkę, czy po to, żeby jeść lody? Nie można dotykać lodówki. Coś mi to przypomina. A wiem, tak mówi do mnie moja kobieta, gdy chodzę podjadać w nocy. Wydotykać lodówkę i najlepiej, żeby lody te do posmakowania były za darmo. To już widzę jakby całymi... Nie rozumiem, co oglądam. It's 9 a.m. I got there at 1 p.m. and jeden chłopak, pamiętam, jak byłem na myjni samochodowej, zatrzymał się i powiedział, że ma 11. To mi tak przepalał umysł, że nie wiem już, co się dzieje. Po moim filmie sprawdził jej telefon. Czaj, i tam co? Okazało się, że ona miała jakiś czat na Discordzie z jakimś zwyralem odpalony, który zachęcał ją do popełnienia samobójstwa. Co? Tak. Dlaczego? Bo stwierdził, że nie wiem, czy oni tam byli jakoś on był w niej zakochany, czy coś takiego, czy byli jakoś w internetowym związku. Jak to byłem ja? I nagle on stwierdził, że jest nieszczęśliwy i chciał nakłonić tą 11-letnią dziewczynkę, żeby ona się z nim zabiła. W ramach jakiejś, nie wiem, pojebanej miłości. Więc byłem w szoku, jak o tym usłyszałem i gość, który mi powiedział, dziękował mi za to, że jakby ten mój film był takim... Witam, Paweł. Takim impulsem do tego, żeby gdzieś tam sprawdzić ten telefon rzeczywiście. Jeden chłopak... Ty, co? To jest prawdziwe? What did you do last night? This is how you make sake. Aby przejść przez wykrywacz kłamstw, zaciskaj tyłek przez cały czas, odpowiadając na pytania. Dzięki temu każda odpowiedź zostanie zarejestrowana jako prawda. Nieetyczne lifehack... Ty, to dlatego biseks zdał test? Taki! Jeśli jesteś facetem, oznacz swoją płeć jako niebinarną lub żeńską w ubezpieczeniu samochodu, to cena znacznie spadnie. Jeśli kogoś pobijesz, co? Gotowie. Po pobiciu on też musi uiścić opłatę za karetkę. Jeśli kiedykolwiek dostaniesz mandat za przekroczenie prędkości, udaj się do sądu, aby go zakwestionować. Często policjant w ogóle się nie pojawia i unieważnia mandat. Ale jeśli się pojawi, zapytaj go, kiedy ostatni raz obchodził swoje święto radaru. Ponieważ nie robią tego tak często, jak powinni. I prawdopodobnie upuszczą ci mandat. Jeśli musi... Co? On mówi po polsku? Co się dzieje? Co on mówi w ogóle? Musisz udać się na ostry dyżur, po prostu udawaj, że jesteś bezdomny. Zostaw w domu wszelkie dokumenty tożsamości i zachowuj się, jakbyś nie znał żadnych informacji umożliwiających identyfikację ciebie. Nikt nie odmówi ci opieki, a kiedy już zostaniesz wyleczony, nie musisz płacić. Jeśli na... Jest. Nie wytrzymam. Czemu w USA tego nie stosują, tylko narzekają, że jest drogo? W takim razie odpowiedz mi. Hey, how are you? Good night. Prosty lifehack. Tak. W Ameryce Południowej też przecież nie ma naszych norm. A wiecie, co łączy Ukrainę z Ameryką Południową? I tu, Niemcy, Francuzi, Niemcy, proszę pana. Holendrzy i Duńczycy zainwestowali mnóstwo pieniędzy. Co to jest Quinto? Czekaj, zaraz. Kupują tam żywność bez tych wszystkich norm, które mamy w Europie i ściągają sobie tą żywność do Europy. Strasznie sprytny plan, prawda? Załóżmy, że pojawi się jakaś nowa wojna, albo jakiś nowy nieszczęśliwy wirus, albo nowe nieszczęście, które nam jeszcze w tym momencie do głowy nawet nie przyszło i znowu na przykład ktoś zerwie łańcuchy dostaw. To jaka to mądra będzie sytuacja, żebyśmy wtedy nie mieli co jeść, bo trzeba będzie sobie krowę ściągnąć na przykład z Paragwaju, albo z Argentyny, albo tak z, jest na raj, Ukrainy, jeżeli Ukraina wtedy będzie istnieć, bo być może tam już wtedy będzie Rosja, więc sami
sobie robimy krzywdę, sami sobie sprawiamy, żebyśmy w przyszłości, jak się coś złego wydarzy, nie będziemy mieli co jeść. Tak, to jest chcą zrobić dopiero. A... Europejskiej, którą Ameryce... Ej, czekaj. A jeszcze o dwa Ice Versusa miałem coś obejrzeć. Co to w dupę jest? Co to za skiny w gierce? Ta gra jest plus 18. Ta gra powinna być zabroniona w Polsce, rozumiesz? Ja pierdzielę. Powinni zakazać tą grę w Polsce. Ten samochód musisz posiadać, jeśli chcesz wygrywać wyścigi w klasie kompaktów. Ja jestem Hogaty, a dzisiaj pokażę wam jeden z naj... My dad died when he was like... Czemu mi się wyświetlałem rzeczy, które ja nawet nie wiem, co się dzieje? Jak działa ten zasrany algorytm? Coach Craig and I'm here with... Square root of 58... Szanowny panie marszał... Nie. Nie. Puść mnie! Jolk. 1-10-0. Wygrana. 5-3-19 przegrana. I to, to dużo mówi. Nawet, uwaga, w tej grze nawet nikt mi... To mówi tyle, że top dalej nie ma znaczenia. Tyle już to nie gram, nic się nie zmieniło. Graliśmy w zoo, w miejscowo... Hi, thank you so... Nie byłbym sobą, jakbym nie pojechał i sprawdził. Także idziemy. Ja pierdzielę. Chryste, panie. I faktycznie, paliwo, Tusk powiedział, że będzie po 5 zł. Bo jak to jest zrobione z tego, co myślę. Patrz, tylko to paliwo, już. Czaj. A co nie, to jest wierzę, za gra default? Powiem wam, Rudy miał rację. Czej, o co tu chodziło w dupę? Nie mogę, te TikToki mi tak mózg przeżarły. Postanowiłem... Spójrz, spójrz. Co to w dupę jest bitwa roczników? Odpowiedz. Nie, nie gry małżeńskie. Postanowiłem zrealizować wielką... Ten piesek przyniósł swojej pani słodycze. W zamian oczekiwał trochę uwagi i pieszczot. Jednak ten mężczyzna nie był zadowolony. Jego babcia ma zakaz jedzenia słodyczy od lekarza. Pupil stanął w obronie starszej kobiety. Postanowił pozbyć się faceta. Uchwycił jego sweter i rozpoczęła się szarpanina. Po czym szybko wrócił i zamknął przed nim drzwi. W przypływie emocji wpadł na świetny pomysł. Poczłapał do kuchni i znalazł kolejną paczkę pyszności. Był tak podekscytowany, że nie mógł pochwycić słodyczy w pysku. Zobacz tylko, jak dumny z siebie macha ogonem. Uważasz, że psiak słusznie postąpił? Ten... Co my oglądamy? Testament mówi bardzo... Rezi ma nowy sam... Testament mówi bardzo wyraźnie o tym, że piekło jest wiecznym miejscem kary i pójdą ci na męki wieczne, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi nie, zostać wrzuconym do piekła, a dobra? Ogień nieugaszony. Fałszywi nauczyciele także mają miejsce zarezerwowane w piekle, gdzie mrok całkowitej ciemności został dla nich przeznaczony. Ej, serio w dzisiejszych czasach da się kogoś tak przestraszyć, że pójdzie do piekła, jak coś tam zrobi? Rezi ma nowy samochód, ale raczej na pewno nie z... Alkohol jest bardziej akceptowalny społecznie do picia w miejscach publicznych niż mleko. Szybkie fakty. Kiedy kupujesz pizzę? Rezi ma... Alkohol jest bardziej akceptowalny społecznie do picia w miejscach publicznych niż mleko. Szybkie... Co?
fakty. Kiedy kupujesz pizzę w miejscu, które sprzedaje ją na kawałki, w zasadzie organizujesz pizza party z grupą nieznajomych. Ponieważ statki kosmiczne nie są jeszcze dostępne dla wszystkich, złoty wiek piractwa kosmicznego jeszcze się nie zaczął. Godzina trzecia nad ranem bardziej przypomina środek nocy niż północ. Wszystko, co Voldemort musiał zrobić, aby wyśledzić Harry'ego, to zaadresować do niego list, dać go sobie i podążać za nią na swojej miotle. Tak naprawdę nigdy nie widziałeś całego filmu, bo często mrugasz. Możesz po prostu wyjść na zewnątrz, popatrzeć na słońce przez 2 minuty i oślepić się permanentnie. Czyjaś mama prawdopodobnie używa cię jako zły przykład dla jej dzieci. Może pisuary zostały wynalezione wtedy, gdy wysoki facet przeszedł obok zlewu i zapytał, dlaczego nie? Obrączki... Ja pierdzielę, co to ślubne są znakami nie przeszkadzać dla świata randkowego. Presja rówieśnicza, gdy jesteś dorosły, to widok, jak twój sąsiad kosi trawnik droższą kosiarką. Alkohol! Tak, smoks. Sorry, the delivery didn't come in today. Niech pierwszy rzuci kamień ten, co nie lał nigdy do zlewu. The whole story of the movie. Moja babcia ma dziwną kuchnię. Bo ty jesteś takiego... Taki wysuwany blat? Babciu, zaprezentuj. Uwaga. No, tak średnio działa. Trzeba wymienić te... Sprawdzimy, jak to się nazywa. Prowadnice. Trzeba zmierzyć. Jakieś 50 centymetrów. Tutaj powinny być. Czekajcie. Aj, zaraz, zaraz obejrzymy filmik. Okay. To tak naprawdę jest VOD. Wbiłem na inne konto. Witam, to nie jest woda. Teraz odkręcamy to. Dobra. I czapkę. Ta kuchnia ma zdecydowanie więcej lat niż ja. Tutaj. Dobra. Mama myje blat. Jeszcze tutaj umyję. Od razu lepiej. Teraz nowa. Przykręcamy do tego blatu. Tutaj. I z drugiej strony. Siema, przygotowałem dla ciebie pysznego kebaba z sosem cząstkowym, który sam przygotowałem. Sushi sosem. Jest git. I tutaj do środka szafki. Są obie. I teraz ten blat. To było łatwe. Tutaj naprawdę jak było. Zapraszam na prezentację. Uwaga. Zobacz, jak lekko chodzi. Za te wspaniałe roboty. A to się do czego dziękuję używa bardzo. Ten blat wyjeżdżany w ogóle? To było lepsze. Której Batman? Która jest godzina? Ty, my od 1,5 godziny oglądamy TikTok? Nie jest to możliwe, bo przecież przed chwilą zaczęliśmy to oglądać. To jest chyba niemożliwe. Nie jest możliwe, żeby 1,5 godziny oglądali TikToka. Gdzie zjem tańsze? Znaczy shortsy, no nie jest to możliwe. I ten boss. Gdzie zjem tańsze śniadanie? W Lidlu czy w Biedronce? W tym zestawieniu wybrałem mój standardowy zestaw śniadaniowy w sklepie, czyli napój proteinowy, soczek w szklanej butelce, banana oraz bułkę Grahamkę. I w Biedronce za taki cały zestaw zapłaciłem 9,53. Ten posiłek zapewnia mi ponad 550 kalorii i około 35 gramów białka. I w Lidlu praktycznie ten sam zestaw daje mi już ponad 650 kalorii i ponad 45 gramów białka. No i jaka była cena w Lidlu, ponieważ Biedronka deklaruje, że jest tańsza niż Lidl. 9,22 zapłaciłem w Lidlu i dostałem jeszcze więcej kalorii. Akurat w tym porównaniu wygrywa Lidl. Zaobserwuj i polub po więcej takich materiałów. Gdzie zjem tańsze śniadanie w Lidlu? Okej. Okay. I ten boss jest absurdalny. Jeżeli potrzebujesz... Dlaczego nie warto pić energetyku? Ej, to musimy pooglądać. To jest ciekawsze, te shortsy z tego kanału. Dostać takiego kopa energetycznego, weź sobie szklankę wody, i nie, posłoć tą wodę. Poradyki do Dark Souls. Tyle, ile wytrzymasz. Ja dokładnie. Co? Jeżeli potrzebujesz dostać takiego kopa energetycznego, weź sobie szklankę wody i posłoć tą wodę. Tyle, ile wytrzymasz. Ja dokładnie to piję, tak dla i będziesz miał... Co to jest za rada w dupę? Wyrzut glukozy da ci wyrzut energii. Dosłownie to piję. Oczywiście pamiętaj, że robienie tego przez wiele lat może zapukać do ciebie cukrzyca, więc robić to trzeba rozumnie. A po co masz kupować energetyki? W energetykach... Ale w energetykach jest kofe... Chodzi... Czekaj. O czym on w dupę gada? Czy on... To jest prawdziwe? Czy ktoś... Jest na przykład tauryna. Jest to niby aminokwas. Ale nie jest to wskazany dla organizmu, szczególnie młodych ludzi, nastolatków, żeby żarli taurynę. No. W związku z tym ja ograniczenia dla energetyków... Lepiej wodę z cukrem opieprzyć. Ja pierdzielę. Co to są za dupę rady? Oceniam pozytywnie. Potwierdzam to, co mówiłem w swoim wywiadzie w radiu dla ciebie.
I tak jest moja opinia. Czyli to w skrócie jest jego opinia. Niczym poza tym, że to jest jego opinia niepotwierdzone, tak? Dzięki za w dupę gównianą radę. Wchodzę na ten kanał. Suplementy diety życia nie przedłużają. Jest! Suplementy diety życia nie przedłużają. Suplementów diety nie było, a ludzie żyli. A dowodem na to jest pan i ja, bo gdyby nie było tych 500 lat temu, to nas nie byłoby dzisiaj. Mhm. W związku z tym trzeba to rozumieć i do tego podchodzić spokojnie. Sytuacje, gdzie suplementy diety... Przecież różnych rzeczy nie było i ludzie żyli. Co to za pieprzenie takie typowe, wiesz? Dzięki Maciek, wiecie, za 19 lat. Dzięki bardzo. Wspierają terapię. Ważne nie to? Zastępują, nie. Tylko wspierają. Mhm. Bo jeżeli pacjent na przykład nie może jeść produktów bogatych w wapń z jakichś tam powodów, no to wtedy te niedobory wapnia trzeba suplementować. Można suplementować lekami. Jeżeli zaraz, ktoś zobacz. Się upiera, że trzeba suplementować... Wypierwszaj z pseudodoktorami, co skończyli zawodówkę i mówi, jak doktor od Grahamek. To robi. Dziwne to jesteśmy jest. Krajem wolnych ludzi, no. Czyli w skrócie on powiedział, że nie wie, o co mówi, tak? 3 tygodnie protestów, blokady w wielu miastach, kilkadziesiąt tysięcy osób pod Pałacem Kultury, a efektów jak nie było, tak nie ma. Monopolizacja rynku przez ukraińskie towary może oznaczać brak kontroli własnej nad tak kluczowym sektorem, jakim jest żywność, a zakładam, że większość z nas nie chciałaby nie wiedzieć, co je. W tym samym czasie, w którym granice europejskie szeroko otworzyły się na import, Unia Europejska stawia coraz większe wymagania wobec rolników, wynikające z Zielonego Ładu. Według organizatorów, w centrum Warszawy na wtorkowym proteście zebrało się nawet 50 tysięcy osób. Rolnicy sprzed Pałacu Kultury ruszyli na Wiejską przed gmach Sejmu, gdzie przyjął ich marszałek Szymon Hołownia i odebrał od nich postulaty. Niestety nic nie udało się ustalić, oprócz obietnicy, że stworzony zostanie tak zwany okrągły stół. Rolnicy jednak odpuścić nie zamierzają. A to dlaczego strajki odbywają się już praktycznie w całej Europie, tłumaczę w ostatnim odcinku serii Bizon. On powiedział, że ma dyplom i garnitur, jest stary. Jakie i on wie? Jakie są najczęstsze błędy żywieniowe, których powinniśmy unikać? Ja bym się skupił... Czemu mi się tylko o jedzeniu wyświetla? Nie mo... Przysięgam ci, widzę, że coś się popsuło. Na jednym najważniejszym. Zaraz zobaczę. Ludzie przywiązują uwagę w diecie do rzeczy, które są o wiele mniej istotne niż te podstawowe i przez to potem nie mają efektów i się demotywują. Wymyślają sobie jakieś takie trudne zasady, że rano to trzeba wypić wodę z octem jabłkowym albo z cytryną, bo to zakwasza nasz żołądek, to nieprawda. Albo, że nie można pić do posiłku, to też jest nieprawdą. Albo, że kolację trzeba jeść do 18, to też jest nieprawda. Albo, że nie można jeść owoców, to też jest nieprawdą. I to powoduje, że myślimy o tym, że to zdrowe odżywianie ma mnóstwo zasad i to jest trudne, a to nie jest prawda. Gucio, tak, prawda. Tak. Bo najważniejszym tak. zdrowym odżywianiu jest to, żebyśmy jedli odpowiednią ilość kalorii, odpowiednio mieli jakość jedzenia, dostarczali wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i skupmy się na tym, bo jeśli nie mamy tych podstaw zdrowego odżywiania... Am I not good enough? Did you know that you can use... Co to w dupę jest? To na żywo leci? Kto dostał gazem od policji? Męcen? Jeśli kiedykolwiek zostaniesz przyłapany na spaniu przy biurku w pracy, powiedz, że w banku krwi powiedzieli, że tak się stanie, jeżeli ktoś zapyta o powód. Nieetyczne lifehacki. Nigdy nie mów swojej nowej dziewczynie, że jesteś właścicielem domu. Zamiast tego powiedz jej, żeby podzieliła się z tobą czynszem. W ten sposób możesz zarobić dodatkowe kilka stów co miesiąc. Jeśli chcesz zakopać coś ważnego, posadź na tym trochę chronionych roślin. W ten sposób wykopywanie tego będzie niezgodne z prawem. Idąc do miejsca publicznego, takiego jak siłownia lub biblioteka, powiedz, że ostatnim razem zgubiłeś swoje słuchawki, a istnieje szansa, że oni po prostu dadzą ci nowe za darmo. Jeśli... Co? W zamówieniu Uber Eats brakuje jakiegoś produktu, na przykład sosu, zamiast informować, że brakuje tylko tego, powiedz, że otrzymałeś niewłaściwe zamówienie. W ten sposób zwrócą ci całe zamówienie, a nie pojedynczy brakujący produkt. Jeżeli nas obserwujesz, twoje życie staje się lepsze. Jeśli kiedy... Zobacz.
Mam nowe priorytety, stałem się odpowiedzialny, wiem czego chcę od życia. Chcę jarać jointy i kosić trawniki i bardzo fajnie. Mam nowe priorytety. Widziałem swoje AI covery na... Ludzie czasem wyrzucają... O, i teraz takie rzeczy się... Ej, jednego shorta obejrzysz... Nie, ten algorytm jest... Rzeczy rzadko, ale czasem tak. Jak zobaczymy coś fajnego, Trevor to bierze i stawia za krawężnik. Ej, pamiętam to. Wynosi stare graty. Nie kradnie, nikt go nie może oskarżyć. Nigdzie ich nie zabiera, tylko stawia za krawężnik. Dobra, za ile shortsów się wyświetli od Jalapino? Krawężnikiem. Jak rzeczy są za krawężnikiem, liczą się za śmieci, więc ja zabiorę tylko śmieci. Nic nie kradnę, Trevor też nie kradnie, więc kto kradnie? Nikt. Ludzie... Kiedy Hitler... Bose dosłownie przed chwilą pokazało słuchawki, klipsy takie, ale nie są pierwsi na rynku, ponieważ Huawei już od jakiegoś czasu sprzedaje takie właśnie klipsy. Co to jest? Te kosztują 7-800, te kosztują 1500-1700. Te są trochę lżejsze. Te są... Czekaj. Co to jest? Cięższe. Jak się domyślacie, przez to, że są cięższe, jest lepsze? Mają większą tę część, w której znajduje się głośnik. Jabra. To znaczy Huawei, jak zrobicie sobie bardzo głośną muzykę, to trzeszczą jak stare radio. Natomiast Bose grają jak nowsze radio, za to przykryte kocem. W porównaniu do słuchawek dokanałowych, takich jak AirPods Pro, ja go znam, zdecydowanie tylko pytam, no dobra, czy, ale ja chcę co mieć takie, słuchawki? Co mnie odsłaniają kanał, w sensie nie wchodzą do kanału, bo ja właśnie takich potrzebuję. To jeżeli wybierać słuchawki, które z jednej strony zaraz nie zasłaniają zobaczę kanału, a z drugiej strony dostarczają jak najlepsze wrażenia muzyczne, to warto mieć na uwadze to, żeby ten element, w którym schowany jest głośnik, był jak największy. I potem on jest większy, większy, większy i muzyka jest lepsza, 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 aż w końcu dochodzimy do słuchawek nausznych i w ten sposób zatoczyliśmy koło. Okej. Okay. Jakie sygnały wysyła ci twój organizm, gdy zmaga się z niedoborami pokarmowymi? Ostatnia pozycja na pewno cię zaskoczy. Jeśli borykasz się z... Ale czemu oni tak gadają, jak takie artykuły kiedyś były i te wielkie tytuły, że ostatnia coś cię... Już któryś short taki z tych dietetyków. Trudno gojącymi się ranami to masz do czynienia ze zbyt niskim poziomem cynku. A może masz przerywany sen. Objawy niedoboru witamin, wolno się goi rana. Co mam sobie rękę odciąć? W sensie rozciąć, żeby się dowiedzieć? Co to za rana jest? Problemy z zaśnięciem. A może nie pamiętasz, kiedy ostatnio się wyspałeś? W takim układzie masz niedobory magnezu. A może ciągle walczysz z nawracającymi infekcjami? W takim układzie zadbaj o odpowiednie stężenie witaminy D w swoim organizmie. Pamiętaj, że dieta to za mało i warto włączyć suplementację. Ej, 4 shorty temu jakiś dziad gada, że nie istnieje coś takiego jak suplementy i tak dalej. Ten gada, że trzeba. Ja pierdzielę, łeb mi zaraz wybuchnie od tych wszystkich znawców. Się nie da żyć. A może ostatnio straciłeś apetyt? Często cię mdli i zdarza ja ci się robić wymiotować? Może... Witam konfidenta, siema konfi. To być następstwem zbyt niskiego stężenia sodu w twoim organizmie. A może w nocy borykasz się z zespołem niespokojnych nóg? Wiedz, co? Że dokładnie w taki sposób objawia się niedostateczny poziom żelaza. Kapitalizm nie jest sprawiedliwym systemem i nie jest stworzony dla wszystkich ludzi. Jeśli mówimy o kapitalizmie bez żadnej otoczki, tak to wygląda. Jakby w tym systemie, w którym żyjemy, konsumpcyjno-kredytowo-bankowym, no muszą wziąć kredyt i stać się niewolnikami na najbliższe 30 lat, żeby kupić mieszkanie. No jeśli ktoś wybiera takie życie, no to musi się z tym niestety liczyć. Czekaj, właśnie, ale Versus coś wysłał. Bo zaraz zapomnę i nigdy nie obejrzymy. Co to jest? Muszę. CPU fany moment. Boże. Trzy najlepsze wędliny w Biedronce. Obserwuj mnie, żeby wiedzieć, co kupować w Biedronce. Zaraz zobaczymy. Zajęła ta szynka. Nie ma azotynu sodu, ma 20 gramów białka. Nie, bo znowu jedzenie, no. Jeśli mielibyśmy ze sobą armię rok. Whose place do we stay at? Rok 1400. Który to wiek? 14. 1400, 14 wiek to jest. Dobrze. Jak z języka francuskiego nazywa się nadwozie samochodu? Odpowiada. To już było w jakimś quizie. Cockpit. Karoseria. Gdzie według góralskiej przepraszam, masa tańcowali zbójnicy? Ponad 80% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw suba! Odpowiada Czarny. Murowanej piwnicy. Ile decymetrów to 10 metrów? 100.
Odpowiada Charlie. Już to liczę, czekaj. Nie wiem. 100. Dobra, easy. Dobra, ten kanał jest dla mnie za prosty, ale my kiedyś oglądaliśmy ten kanał. Jak nazywa się urzędnik stojący na czele powiatu? Jak się nazywa w dupę? Wójt? To jest wojewoda. Jak nazywa się urzędnik stojący Starosta? Na czele powiatu? Burmistrz. Co ty? Gminy, wójt, nie wiem kto. Starosta. Starosta, ajajaj. Starosta. W której części ciała znajdują się kłykcie? Dłoni. W ręku. No w łokciu, no w dłoni. Tak. Nie, bo to już jest przebłysk choroby. W której części ciała znajdują się kłykcie? Przebłysk choroby. W dłoniach. Grałem w kół. Z ilu podstawowych formacji składa się drużyna rugby? Z dwóch. Dobrze. Z ilu podstawowych formacji składa się drużyna rugby? Nie wiem w ogóle, co to znaczy. Z dwóch formacji. Dobrze. Kto napisał Balladynę? Ja pierdziele, nie mam pojęcia. Mickiewicz, albo ten drugi, Słowacki, albo w tupę Sienkiewicz. Któryś, jeden z tych trzech. Jezu, Balladynę? Ten, Słowacki! O, widzisz, trafiłem. Słowacki! Kto napisał Balladynę? Juliusz Cezar. Mickiewicz. Słowacki? Słowacki. Jaka jest stolica Jamajki? Co to jest za pytanie? Nie wiem, Bob Marley w dupę. Jaka jest? Nie wiem. Jak nazywa się stolica Jamajki? Kingston? Dobrze. Nowy film na kanale, było ich dwóch. Czy Czarek przebiegł maraton? Przekonaj się. Gdzie był produkowany Trabant? W Rosji? W ZSRR? Trabant? Brzmi jak włoskie. W sumie nie, nie brzmi jak włoskie. Gdzie był produkowany Trabant? W ZSRR. O, to moja odpowiedź. NRD. Aha. Ostał ci się ino sznur. W jakim dziele usłyszymy fragment taki? Ja wiem. W weselu. Dobrze. Ostał ci się ino sznur. W którym dziele usłyszymy taki fragment? Nie, dziady. Wesele. W jakim kraju znajduje się największy stadion na świecie? W USA pewnie. Nowy film na kanale, było ich dwóch. Czy Czarek przebiegł maraton? Przekonaj się. No albo w Hiszpanii, albo w Stanach. Stawiam na Hiszpanii. Takie dziwne to było. Odbiło mi się od głowy. W jakim państwie znajduje się... No i nie, to w USA czy co? Bo nie powiedział. W Anglii. Nie wiem, skąd mówić takie rzeczy? W Indiach. Jakie zwierzę znajduje się w herbie Madrytu? Ja pierdzielę, co to za pytania zasrane? Lew. Sokół. Sokół. Jakie zwierzę znajduje się wiem. W herbie Nie w Korei Północnej. Co ty piszesz? Niedźwiedź. W jakim kraju znajduje się Taj Mahal? Jakiś Arabów. Pamiętam. W Indiach. Ale jest close. Dla mnie to jest wystarczająco blisko. Dobrze. W jakim państwie znajduje się Taj Mahal? W Indiach. Dobrze. Ile kantów ma kółko graniaste? Co to jest? W dupę kółko graniaste. Stadion Maja... Czej. 1 maja w Pyongyang 150 tysięcy widzów? Największy stadion piłkarski na świecie, ale tu chodziło ogólnie o stadion, ile nie piłkarski. Ile kantów ma kółko graniaste? Kółko graniaste, czterokanciaste. Cześć, czy to jest kwadrat? Czy południki są okręgami? Tak? Stój. Ponad 90% widzów nie subskrybuje tego kanału. Zostaw subika. Tak. Nie, przecież to nie jest kula. Czy to... Srula, taki luj. Południki są okręgami? Nie są. Dobrze. W jakim... A czym? Czym jest apostazja? Zobacz. Choroba. Wypisanie się z kościoła. Kurde.
Nie, teraz to oglądam. Zerwanie z białym. Popsujesz mi algorytm. Naprawiam go. O, to wiedziałem. To jest to, co ksiądz ma. A nie, to nie jest to. Czemu on ma taką koszulkę, widzowie? Chcieliście zimnej wody, to macie. Jak nazywa się ciele żubra? Co się nazywa? Byk. Żubrze. Ta, żubrze ci w dupę. Jak nazywa się ciele żubra? Co to w dupę jest żubrze? Żubrzątko. Żubrze. Nie ma czegoś tak, takiego, nie ma takiego słowa. Wymień trzy główne postacie w Blok Ekipie. No, duży, rudy. Napakowany, ten mały, mądry i Wymień trzech głównych bohaterów Blok Ekipy. Spejson, jest ten, Wojtek, jakiś taki, Wojtas i jak ten trzeci miał? Jak miał trzeci? Czy zebra jest czarna w białe paski, czy biała w czarne paski? Biała. Biała w czarne paski. Nie no, to jest jakiś pieprzony skamty, kujzy. Zebry są czarne w białe paski, czy białe w czarne paski? Ja dawno tej Blok Ekipy nie widziałem. Co, nie są czarne? Nie są, mają białe brzuchy. Mają białe brzuchy. Jaka rzeka przepływa przez Lizbonę? Ja pierdolę, nie mam w dupę pojęcia. Lizbonę? Nie wiem. Żadno? Jaka rzeka przepływa przez Lizbonę? To jest fake pytanie? Przez Lizbonę przepływa... Nie mam pojęcia. Tak. Jak? Tak. Czy mamuty i ludzie żyli w tym samym czasie? Tak. Dobrze. Czy mamuty i ludzie żyli w tym samym czasie? Nie. Tak, żyli. Ale skamer! Żyli. Ej! Czy zebra jest? Jak nazywał się włoski kompozytor Paganini? Ej, my to chyba widzieliśmy. Tak, to jest ten, co na skrzypce grał. Mario... Nie wiem, jak on się nazywał. Da Vinci? Jakie zwierzęta są potomkami dinozaurów? Kury. To też było. Finish him. Z jakiego języka pochodzi słowo kuszetka? Z francuskiego na 100%. Czeskiego. 100%. Z francuskiego. Jakie to jest łatwe w dupa. Pochodzi wyraz kuszetka. Z polskiego. W jakim kraju znajduje się największy budynek na świecie? Co? Największy budynek w Dubaju, czy nie? Czy w Chinach? W Emiratach. W Zjednoczone Emiraty Arabskie. W którym kraju znajduje się... Dwa godziny TikToki oglądam, ale ja zazwyczaj oglądam 3 godziny gówno, to dzisiaj za krótko jest. Najwyższy budynek na świecie. W Dubaju. Co był 2001 coś ten? Na kanał było ich dwóch wleciał właśnie nowy odcinek. Sprawdź, czy udało nam się wytropić Yetiego. Jaki symbol ma pierwiastek zwany Radonem? Będzie dzisiaj difficult game, a tu wyszła ta gra już? Cześć, jakie było pytanie? Era. RN. No i luj. Co oznacza fraza c'est la vie? Nie wiem. Co to oznacza, widzowie? Raz się żyje? Coś takiego? Albo... Nie wiem, co to jest. C'est la vie? C'est la vie. C'est la vie. Żyje się tylko raz. Nie. Aha. Do zobaczenia. Nie. A co? Takie jest życie. No ale coś o życiu było. Zawsze jest coś w dupę o życiu w tych pieprzonych tych hasełkach. Bischwesta. Siostra. Odpowiada Piotrek. Szybciej. Pewnie siostra, no. Schwester, no ty powiedziałeś to jakbyś naprawdę się tak urodził się w mundurze SS. Na kanał było ich dwóch wleciał właśnie nowy dupę? Odcinek. Sprawdź, jest Zara udało Batman. Nam się wytropić Yetiego. Który starożytny lud wynalazł pismo? Nie wiem, w dupę. Odpowiada Filipek. Sumerowie. Bardzo dobrze. W którym kraju znajduje się Uniwersytet Harvarda? W USA. Odpowiada Piotrek. W Anglii. Nie. W Stanach. Bon appétit. A co on pija? Sok z buraka przyszedł, dobra. Zadebiutował Amadeusz Ferrari. W którym roku owca wycisnął 200... Co to są za pytania? Skąd nie mam wiedzieć? Odpowiada Piotrek. Zaraz, kacły. A ja mam go pobrać, rację. Ale on waży 5 giga, to go pobiorę w sekundę, no. Wtedy twojego shota odpalę.
kibicem jakiego klubu jest Darolet? Co? Queen, to ty to będziesz wiedział, bo ty się znasz na tej piłce kopanej. Bo to chodzi o to, rozumiem, tak? Queen, to napisz. W którym wieku ja się urodziłem? Oj, pytanie ciężkie. Odpowiada Czarek. Nottingham Forest. Dobrze. Co to w dupę jest? Jest coś takiego? Jak ma na imię Wilk z Wall Street? Kurde, nie pamiętam. Jak on się nazywał? Pamiętacie, jak się on nazywał? Odpowiada Czarek. Oż ty chuj z Wall Street. Chuj z Wall Street. Jordan. A Jordan? Michael. To go pobierz w sekundę, a za ten czas obejrzymy shortsa jednego. Kolejne 3 godziny będziemy oglądać to gówno. Tak. Jordan Bell. Co chciałeś? No już za późno. Pytałem cię, komu kibicuje Daro Lew. Gdzie zmarł Adam Mickiewicz? We Francji pewnie. W Paryżu. Co? Co w dupę? Jak w Turcji? Co? Kto wygrał 7. edycję Bitwy o Południe? Odpowiada Czarek. Czego? Kurwa, no z Filipkiem wygrał, to nie. Jak na Litwie, nie. Ile lat ma Mike Tyson? Z 50. Piotrek. Daro Lew, jak kibicuje, to jego drużyna przegrywa. 64. Jak to? Ile ma? 50? Co on... Tupy, ile prostopadłych osi liczbowych tworzy... Dobra, skip. Ile piosenek wydała Faga? Skip. Jakie zwierzę lądowe jest największe na świecie? Dobra, to było, pamiętam to. To było. Wymień. Czyli już wszystko widzieliśmy. Ile zawodników z jednej drużyny znajduje się na boisku pod... Było to. Nazywa się wewnętrzna część kuli ziemskiej o promie... Tak. Wyłączam to już. Daj, Łukaszu, ten filmik. A czekaj, oglądamy te funny moments jeszcze. Instaluję tego, Katzmena. Aha, i obejrzę to. Od Ice Versusa. Funny moments. Funny moments, etc. Steel pan. Vintage stylophone. Suction pops. Flare drum. Gamelan strips. Hammer dulcimer. Lithophone. Slopophone. Aquarion. Ej, które jest Ravast. Oryginalne? Żadne chyba. Keyboard. O to! Glockenspiel. Kalimba. Cosmophone. Crystallophone. Kingdom Rush 5 wychodzi? A ja grałem w 4, bo nie pamiętam. Dobra, obejrzmy od widza filmik. Gdzie on był? Co jest? A, tu! Obejrzmy. CPU funny moment, co by bana nie było tylko. Patrz! Światełka! Jojo, przyjechało! A weź co widzę. O. Nie no, naprawdę nie chcę. Czemu? Nie. Czemu? Bo nie ma dżemu. Pasuje ci takie. Ja. Bo... Nie mogę się na tym śmiać, a ty mi to wysyłasz. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!